Na zdjęciu widzimy obraz kuli ognia 0, 25 tysięcznych sekundy po detonacji pierwszej bomby atomowej. Okazuje się, że takie zdjęcie pozwala oszacować energię wybuchu i w filmie tym wyjaśnię jak to zrobić. Pod koniec pokażę jak można sobie wyobrazić otrzymaną wartość energii. Na czerwono zaznaczam promień kuli ognia. Od czego on zależy? Jest jasne, że promień zależy od czasu. W miarę jego upływu kula ognia robi się coraz większa. Promień zależy też od energii wybuchu. Im większa jest energia wybuchu, tym większa jest kula ognia dla ustalonego czasu. Promień również zależy od gęstości ośrodka, w którym następuje eksplozja. Im większa jest gęstość ośrodka, tym trudniej kuli ognia się rozszerzać. Tutaj bomba eksploduje w powietrzu, a więc liczy się gęstość powietrza, która wynosi około 1,2 kg na metr sześcienny. Okazuje się, że w początkowym etapie wybuchu. Zależność promienia kuli ognia od czasu może być opisana stosunkowo prostym wzorem. Pomijając wyrażenie, które w praktyce jest bliskie jedynki, promień jest dany przez czas, oznaczony przez t, do potęgi 2 piąte, razy energia wybuchu, oznaczona przez e, do potęgi 1 piątej, razy gęstość ośrodka, do potęgi minus 1 piątej. W opisie załączam prace, w których ten wzór został wyprowadzony i następnie użyty do oszacowania energii eksplozji pierwszej bomby atomowej. Warto tutaj dodać, że jeśli zgodzimy się, że promień kuli ognia zależy od czasu, energii wybuchu i gęstości ośrodka, to wzór ten można niemal natychmiast zapisać na podstawie analizy wymiarowej. W opisie podaję więcej szczegółów. Zależność promienia kuli ognia od czasu można łatwo przetestować, dysponując serią zdjęć eksplozji dla różnych chwil czasu. To zostało zrobione i okazuje się, że promień rzeczywiście zmienia się z czasem. Jak te do potęgi dwie piąte. Aby oszacować energię wybuchu pierwszej bomby atomowej, wykorzystajmy widoczne zdjęcie. W czasie 25 tysięcy sekundy po detonacji promień kuli ognia wynosił około 130 metrów. Znamy promień, czas, gęstość powietrza i z tego wzoru możemy łatwo wyliczyć energię wybuchu. Otrzymujemy, że energia wynosi w przybliżeniu 10 do potęgi 14 juli. To jest równoważne około 20 tysiącom ton trotylu. 10 do potęgi 14 Julii to jest liczba, którą sobie trudno wyobrazić i dlatego chcę zaproponować dość ciekawy sposób na wyobrażenie sobie tej energii. Mamy ciało o masie 100 kg i chcemy je podnieść lub podrzucić na 10 metrów do góry. Jest jasne, że to wymaga pewnej energii. Energia ta jest dana przez masę ciała razy wysokość razy przyspieszenie grawitacyjne, około 10 m na sekundę do kwadratu i otrzymujemy w przybliżeniu 10 tysięcy Jouli. Tyle energii jest potrzebne, aby podnieść 100 kg na 10 metrów do góry. Mając do dyspozycji 10 do potęgi 14 Jouli, można podnieść 10 miliardów takich ciał. Liczba ludzi na świecie to jest około 8 miliardów. A więc mając do dyspozycji energię o wartości 10 do potęgi 14 juli, można by teoretycznie podnieść wszystkich ludzi na świecie na więcej niż 10 metrów do góry. Dziękuję za uwagę.